Za tydzień zapraszamy na zawody Mistrzostwa Podkarpacia, które będą karstali w sportowej stodole. Zapraszamy osoby trenujące na co dzień kettlebell hardstyle oraz osoby nie trenujące kettlami, dla których przygotowaliśmy konkurencję m.in. właśnie wioślarz 2 km, ergonometr narciarski kilometr. Zapraszamy również dzieci, gdyż przygotowaliśmy tory przeszkód, będzie dmuchaniec oraz troszeczkę starsze dzieci, które będą mogły wziąć udział w różnych challenge'ach z kettlami i sprawdzić. Takiej imprezy jeszcze tutaj nie było. Impreza jest zorganizowana w sportowej stodole, więc będzie na świeżym powietrzu. Także zapraszamy wszystkie rodziny, osoby trenujące na co dzień kettlami, ale tak samo te osoby, które nie trenują, będą mogły się sprawdzić w tych konkurencjach dodatkowych. Liczymy tylko, że będzie fajna pogoda i że pogoda nie pokrzyżuje nam planów, a jeśli pokrzyżuje, no to sportowej stodole i tak konkurencje kettlowe będą pod daszkiem. Tor przeszkód dla dzieci zrobimy na hali lub w klubie. Pomysł na zawody wziął się już kilka lat temu. Mamy już w sumie 4 grupy trenujące u nas w klubie kettlebell hardstyle. No i nikt jeszcze takich zawodów nie organizował, więc będą to pierwsze zawody organizowane na Podkarpaciu Mistrzostwa Podkarpacia kettlebell hardstyle. Zadanie współfinansowane jest z budżetu województwa podkarpackiego. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Spiders. Konkurencje podczas zawodów. Dodatkowo przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci. Otwarcie imprezy o godzinie 10:30. Organizatorzy i sponsorzy. Zapraszamy!